Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry, panie dyrektorze, dzień dobry państwu. Dziś wieczorem mamy 10. edycję Polskiej Nagrody Jakości. Gala. Ilu będzie laureatów? Laureatów będzie 16. Tych, którzy uczestniczyli w konkursie w poszczególnych kategoriach. I jeden laureat będzie z konkursu znakomitego pełnomocnika zarządzania jakością i 4 znakomitych przywódców. Kto typuje kandydatów i kto ich potem wybiera? Kandydaci sami się zgłaszają na nasze oczywiście zaproszenie, które za pomocą strony internetowej poprzez pokazanie naszego regulaminu i pokazanie wymóg, jakie należy spełnić. Jeśli zapoznają się z regulaminem, kandydaci to zgłoszenia przysyłają sami i my te zgłoszenia przyjmujemy, weryfikujemy i poddajemy dalszym procedurom. Czyli kapituła samej Izby Gospodarczej wybiera, tak? Tak. Decyduje, to znaczy my przedstawiamy ocenę wniosków poprzez nasz zespół ekspertów kapitule i kapituła, znając regulamin i wymogi, decyduje o tym, komu przyznać laury i komu przyznać wyróżnienie. Wspomniał pan, że mamy tam kilka kategorii tej Polskiej Nagrody Jakości. Tak. Co to za kategorie? Tak, pierwsza kategoria to znaczy tak, ogólne kategorie Nagrody Jakości, te podstawowe, gdzie przedsiębiorstwa oczywiście się zgłaszają, to jest kategoria, która wynika z regulaminu i to jest jednolita kategoria, że kto posiada certyfikat ISO i kto posiada certyfikat HACCP, może oczywiście przystąpić. To jest ogólna. Należy spełnić warunki pokazane w 9 modułach i każdy do tego na te moduły odpowiada i te moduły są oczywiście poddane później weryfikacji. Natomiast Komitet Polski Nagrody Jakości chciał uznać dorobek wszystkich tych pracowników, którzy zajmują się systemem zarządzania jakością w przedsiębiorstwie i ustanowił kategorię znakomitego pełnomocnika do spraw zarządzania systemem jakości w przedsiębiorstwie. Taki, nagroda dla takiego menedżera od jakości, tak? Tak, bo to jest taka mozolna praca w przedsiębiorstwie, która oczywiście ten pracownik pilnuje tych wszystkich, przestrzegania tych wszystkich procedur i komitet uznał, że trzeba. I w tej chwili będzie 4. edycja, jeśli chodzi o tą kategorię. Natomiast również Komitet Polski Nagrody Jakości 6 lat temu ustalił konkurs znakomitego przywództwa. Jest to konkurs wybitnie dla przedsiębiorców, dla zarządzających, dla właścicieli, dla prezesów, ci, którzy zarządzają firmami. No, poznamy zwycięzców po 18 w czasie gali. Jak rozumiem, dzisiaj pan rano ich nie zdradzi jeszcze. Tak, poznamy ich po 18 dzisiaj na gali tutaj w Szkole Muzycznej przy Szczelcu Bytomskich. Dobrze, panie prezesie, zostawmy nagrody, porozmawiajmy o problemach. Kondycja polskich firm chyba nie jest najlepsza, skoro wpływy z podatku CIT do budżetu regionu są coraz mniejsze i to już od ładnych paru lat. Ja cały czas upatruję to i cały czas taką teorię głoszę, że jednakowoż to spowolnienie gospodarki, które, nie mówiąc już o kryzysie, tylko o spowolnieniu gospodarki, ono jednak sieje ten niepokój i oczywiście są skutki tego, że przedsiębiorcy nie są w stanie opłacać podatków. Bardzo duży przedsiębiorstw zawiesza działalność. Mianowicie to, co w naszej Izbie można zauważyć, to bardzo dużo mikroprzedsiębiorstw zawiesza chwilowo działalności. Zawieszenie to jest równoznaczne oczywiście odstąpienie od działalności, a pochodną odstąpienie od działalności są podatki. No ale chyba podobnie jest z takimi dużymi firmami inwestycyjnymi. No, środki unijne się skończyły, na nowe dopiero czekamy. Zresztą te nowe mają też nie iść na inwestycje, raczej na inne projekty. Znowu nie będzie tego frontu robót. Panie redaktorze, ja cały czas mówię, że motorem rozwoju gospodarki są inwestycje, bo jeśli ich nie będzie, to my na Opolszczyźnie będziemy biedni i obojętnie, czy będziemy korzystali z środków unijnych, czy nie będziemy, ale jeśli sami sobie nie pomożemy poprzez inwestycje i poszukanie inwestorów, bo przecież gdybyśmy zaczęli rozbierać to na czynniki pierwsze, to wokół inwestycji ile można, że tak powiem, utrzymać jeszcze małych przedsiębiorstw. No tak, właśnie. I tutaj nie mamy dobrych wiadomości. Wciąż nie wiem. Wiemy, że zdecydowano się na niebudowanie na razie obwodnic. Nic się nie może.
Wina, tu też byłoby sporo pieniędzy do przerobienia. Tak samo mamy jak na razie decyzję o wstrzymaniu rozbudowy elektrowni Opole. Kiedy rozmawialiśmy rok temu, mówił pan, że właśnie elektrownia to będzie takie koło zamachowe opolskiej gospodarki. Tymczasem nic nie ma na razie. Tak, panie redaktorze, ja upatruję to w tym, że trudno dzisiaj wyrokować, jakie my poniesiemy straty w gospodarce w województwie opolskim, jeśli nie będziemy realizowali dwóch bloków energetycznych, 5. i 6. w elektrowni Opole, bo co by nie powiedzieć, 11,5 miliona brutto przerobu, z tego netto 9, gdyby nasze przedsiębiorstwa małe, bo nie wierzę, żeby ktoś rzeczywiście był tam znaczącym wykonawcą, ale wszystkie małe nasze przedsiębiorstwa, które tutaj mamy w województwie opolskim, to byśmy naprawdę odczuli zastrzyk i stalibyśmy się finansowo i ekonomicznie dosyć silnym województwem. A wierzy pan w to, że zabiegi polityków, takie choćby jak wczorajszy list do prezydenta i premiera, zmienią decyzję Polskiej Grupy Energetycznej? Izba też działała w tym kierunku. Tak, myśmy działali. Myśmy bardzo precyzyjnie w naszej rezolucji do premiera i do wicepremiera i do ministra finansów bardzo precyzyjnie żeśmy zadali panu premierowi 9 pytań. Takich bardzo, bardzo rzeczowych i znaczących i dla nas, i dla województwa dolnośląskiego, bo z 5., 6. bloku również województwo dolnośląskie miało być zasilane w energię. Ale i województwo śląskie, ważna inwestycja dla węgla. Dla węgla, tośmy też w tych 9 naszych pytaniach żeśmy premierowi w tej rezolucji zadali. Ja nawet dzisiaj przez myśli to nie przechodzi, gdybyśmy mieli nie mieć tej inwestycji w 5. i 6. bloku. No, nie widzę perspektywy i nie mam w tej chwili wizji, jak nasze województwo będzie wyglądało. To wracam do tego pytania. Wierzy pan w to, że Ministerstwo Skarbu i PGE zmieni zdanie? Panie redaktorze, jeśli rozsądek zadziała, a powinien zadziałać z uwagi na to, że my jesteśmy przygotowani do inwestycji w województwie opolskim i tośmy premierowi też w naszej rezolucji napisali, że jesteśmy przygotowani jako jedno jedynie, gdzie mamy komplet dokumentacji, pozwoleń, tylko wbić łopatę i zacząć pracować. I jeśli ten rozsądek zwycięży i te koszty, jakie już zostały poniesione do budowy tej elektrowni, to powinniśmy to zwyciężyć. Czyli nadziei pan nie stracił jeszcze? Nie. No, oby miał pan rację. Panie prezesie, na koniec chciałem zapytać o unijne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Izba parokrotnie brała udział w takich programach. Teraz jest kolejna edycja i znowu tam jesteście. W kilku tak. powiatach. Jesteśmy w 5 powiatach. Jesteśmy w Głubczyckim, Prudnickim, Nyskim, Brzeskim i Namysłowskim. To są te najtrudniejsze. To są te najtrudniejsze powiaty. Myśmy już rzeczywiście taką pełną informację przekazali do tych powiatów. W tej chwili co prawda jeszcze wniosków nie przyjmujemy, ale mamy bardzo duże zainteresowanie pytaniami telefonicznymi, mailowymi, jakie są warunki, jakie będzie trzeba spełnić i dlatego uważamy, że najprawdopodobniej z tych 5 powiatów na pewno duży sukces osiągniemy, bo będziemy przyznawali tych 40 tysięcy złotych na rozpoczęcie nowej działalności gospodarczej. No to niech pan powie coś o tych kryteriach. Kto się może starać o te pieniądze? Tak, przede wszystkim chciałem powiedzieć, że starać się mogą o tym, jeśli chodzi o przedział wiekowy, to do 25 roku życia. Młodzi ludzie. Młodzi ludzie. Oczywiście nierejestrowani w urzędach pracy jako bezrobotni. Muszą to być oczywiście z wolnego rynku. I jeśli te dwa kryteria będą spełnione i ktoś będzie miał pomysł... Bo to musi być dobry biznesplan. Dobry biznesplan, to ten ma realne szanse. Mamy limit przyznania 30 nowo rozpoczynających działalność gospodarczą i oczywiście nie widzimy tutaj przeszkód, żebyśmy ich nie przyznali. 25 lat ograniczenie wiekowe ma na celu to, że chcielibyśmy zatrzymać przede wszystkim tych młodych. I w tej chwili robimy bardzo dużą kampanię, że tak powiem, wśród studentów i młodych tych, którzy kończą studia. Bo taki jest główna idea tego projektu, żeby młodzi we wrześniu nie zaczęli wyjeżdżać i chcielibyśmy do września im tych 40 tysięcy przyznać. No to czekamy na nabór, a relacja z dzisiejszej gali 10. edycji Opolskiej Nagrody Jakości oczywiście wieczorem na antenie Radio Opole. Naszym gościem był dzisiaj Henryk Galwas, prezes Opolskiej Izby Gospodarczej. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.